Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy pichcić. Tak, będziemy coś przygotowywać. Zróbmy sobie intro i zapraszam do odcinka. Uszanowanko, witam was w mojej bierutowskiej kuźni. Dzisiaj będziemy przygotowywać coś, o co czasami padają pytania na jakichś tam różnych grupach, forach. Czym zabezpieczacie swoje wyroby? Jest kilka opcji. Możemy do tego podejść w kilka sposobów. I dzisiejszy film jest to nie konkretnie o tym, ale o powłokach takich, które możemy nakładać właśnie za pomocą spraya czy malowania proszkowego, tylko to będzie powłoka, którą będziecie mogli sami wykonać sobie w kuźni i będziecie mogli ją stosować na gorąco na swoich właśnie wyrobach. Czyli będziemy dzisiaj gotować. Będziemy gotować pyszne rzeczy. Obracam się, tłumaczę wam, co nam jest potrzebne. Do naszego dzisiejszego pichcenia będziecie potrzebowali na pewno jakieś źródło ciepła, garnuszek większy. I tu już od razu mówię, jeżeli nie chcecie, by wasza żona, mama czy ktoś pogonił was, to pójdźcie sobie do Pepco i kupcie za kilka złotych garnuszki. Mogą się wam przydać. W tym garnuszku większym będziemy wlewać wodę. Tu mamy zwykłą wodę. Nie, to nie jest ta magnez wapń. To jest zwykła woda. I mniejszy garnuszek. Będziemy w tym dużym garnku robili, wlewali wodę i gotowali, żeby zrobić kąpiel wodną w tym mniejszym garnuszku. Ja mam taki mniejszy garnuszek. On kosztował kilka złotych. Również Pepco. Także żona mnie nie pogoni. Prędzej mnie żona pogoni za wagę, bo ją zajmowałem z kuchni. Ale zaraz ją spokojnie, ja ją wyczyszczę. Nic brudnego tu nie będzie. Będziemy do tego też potrzebować oczywiście wosku pszczelego. Jak macie znajomego pszczelarza, no to możecie podejść do niego, zapytać się, czy ma jakiś wosk pszczeli do sprzedania. Bardzo wam się przyda w kuźni. Przydaje się sam po prostu, żeby nałożyć jako powłoka na wyroby. Ale ja wam pokażę taki preparacik z połączenia wosku pszczelego i oleju lnianego. Zwykły olej lniany, przemysłowy, nie spożywczy. Do tego ja mam takie szpatułeczki drewniane, którymi będę tutaj mieszał. Oraz mam pojemniczki, one były bodajże chyba 100 ml. To są pojemniczki, w ogóle możecie kupić na Allegro, pojemnik chyba na świece, czy coś takiego na świece. Ja wziąłem sobie w razie czego dwa. Zabieramy się za przygotowywanie. Mam nadzieję, że wam nie syczy jakoś tutaj brutalnie. Do garnuszka wlejemy sobie wody. Niech się grzeje, a my za ten czas odmierzymy sobie proporcje. Ja postaram się teraz zrobić pastę, która będzie składała się z 60 g oleju i z 40 g wosku. Bo mamy dwie puszki, próbujmy przynajmniej zrobić dwa razy więcej. Zróbmy sobie 120. Oczywiście to nie jest jakaś tam super zaawansowana chemia i będziecie tutaj musieli równo odmierzać co do grama. Nie bójcie się tego. Więc ja bym potrzebował 80 gram wosku pszczelego. No proszę was, 83 gramy. To sobie wrzucam jedno do drugiego. No i dobra, tam nam się co nieco podgrzewa. My sobie damy garnuszek tutaj. No i co, i będziemy czekać, aż to nam się rozpuści. Uważajcie, bądźcie ostrożni, jeżeli coś takiego robicie. Olej lniany i wosk pszczeli w bardzo wysokich temperaturach może być łatwopalny. Łatwopalne, no te opary są łatwopalne. Żebyście się też nie oparzyli. Mam nadzieję, że się nie oparzycie. Nie będzie na mnie. Pamiętajcie, jeżeli będziecie zabierać coś z kuchni, czy to wagę, tak jak ja tam zabrałem, czy jednak odważycie się wziąć garnek, pożyczyć, proszę, nie zwalajcie na mnie. Ja bym chciał żyć. Okej? Okay? One eternity later. Wyłączymy sobie gaz, zmienimy trochę kadr i zabierzemy się do rozlewania, póki jest jeszcze gorące, ale uwaga, przy rozlewaniu, żebyście się nie poparzyli. Bierzemy garnuszek, tu sobie zakręcimy, bierzemy sobie nasze pojemniczki. No, można by było jeszcze trochę dodać. Dodaję mi dziś kapło. Można by było jeszcze dodać troszeczkę oleju,
to by było takie delikatnie rzadsze, ale jest dobrze. W małych pojemniczkach, do tego dostęp jest od razu, od góry. Te pojemniczki ważą 45 gram, więc mamy 100 gram. W ogóle mamy porówno? 108 dokładnie w jednym. I w tym jest 99. Ale mamy po około 100 gram pasty, która się nam przyda. Nie tylko w kuźni, bo czasami można sobie wykorzystać taką pastę na przykład do impregnacji drewna. Nie jest to tylko i wyłącznie taka do wykorzystania w kuźni. Jest to pasta wielozadaniowa. Wystygło nam to wszystko. Jest taka konsystencja, że jak przyłożymy detal trochę rozgrzany, to będziemy mogli spokojnie posmarować go tą pastą. No i w ten sposób mamy dwa razy po 100 gram takiej pasty. Tam dajcie znać, czy byście chcieli mieć możliwość zakupu takiej pasty. I tym oto produktem zabezpieczacie swoje prace. Dobra, i teraz też taki mały przykład z zastosowaniem tej pasty. Mamy taki kawałeczek drewienka, ja Wam pokażę różnicę między pokrytym pastą a niepokrytym pastą i zaraz zobaczycie jeszcze efekt na listku, który przed chwilą dla Was skończyłem. I tutaj macie różnice. Ta po stronie, no i żeby mi się nagrywa, półmat jest zrobiony i widać, że ewidentnie jest zabezpieczone trochę te słoje. Rysunek drewna został wyciągnięty. Fajnie to wygląda. I tu mamy też taki listek do spokojnie. Tak, żeby się to lekko przytopiło. Nadmiar niech skapnie. Bardzo dobrze jest to pędzelkiem nakładać, tylko pamiętajcie, żeby wziąć taki pędzelek, który no nie spali Wam się od razu, a poza tym też pamiętajcie, że to nie musi być tam bardzo gorące, tylko po to, żeby Wam trochę tego wosku się stopiło. I to w sumie na tyle. Oczywiście zachęcam do zostawienia wszystkich tych łapek, komentarzy, udostępniania, subskrypcji. Mi to osobiście pomaga, Was nic nie kosztuje i prowadzi, że ten kanał się gdzieś tam rozwija. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz pasta. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.